w czasie Szuk walczy z rywalami. Uwieziony wykazaliśmy Fabian robi, co może wydopać Reklesa. Umiera Rekles, czyli Marty Jarman. Marty również Graves i goni teraz Huni za rywalami. Double kill na koncie Fabibena. Dorwał także Wicta. Ten next drużyny element zniszczony. Niesamowity, spektakularny wybuch i eksplozja prawdziwej radości. 11-4, no i ta wieża przeniesie, że jest tutaj kolejnym celem drużyny Giants, którzy nie zadowolili się tymi dwoma fragami. Double kill dla Jaxa, triple kill dla Jaxa. Został tylko Nexus ze strony drużyny Giants, oni muszą to skończyć. Nexus ma tylko połowę zdrowia, czy wystarczy tych obrażeń? Oczywiście, że tak, i to jest mecz, to jest gra dla Giants. Copenhagen Wolves szykuje się na wejście do bazy, lecz obracają się, szykuje się teamfight. Mnóstwo obrań otrzymuje tutaj w tym momencie Odo One. Pytanie, czy jest w stanie długo to wytrzymać. Youngbug tutaj próbuje zonować przeciwników. Ryu poza walką i to jest double kill dla Sorena. Może być triple, rzucają się w tym momencie na Gravesa. Kompletnie w złej pozycji. Odo One już nie jest żywy i to wygląda jak teamfight dla Copenhagen Wolves. Oni w tym momencie pozostają wśród tego popiołu i niespodziewanie wyciągają zwycięstwo w sytuacji, która wyglądała dla nich tragicznie. I teraz całą piątką, nie ginąc nikt, żadne je sobie, zgarniają czystego Ace'a, zgarniają zwycięstwo. I zakończyć to efektownie, czy bardziej defensywnie, ale również efektywnie. No wziąć te psa po kolei, zabierając wszystkie inhibitory, tutaj wchodzi jeszcze agresywnie. No przed Svenskan straci naprawdę wiele punktów zdrowia. Wbity tutaj jeszcze flagę został ulaj. No i spada nam Vander naprawdę szybko. No i to będzie koniec gry. Jest jeszcze użyty tutaj odepchnięty, ale to nic nie daje. Drużyna SK Gaming zabiera Nexusa. Jest to pierwszy win w tym splicie drużyny SK Gaming. Nietrafione, daj kamienia, ale jest Leona, wchodzi, czy zaultimatuje tam, jest Cassiopeia, która pada w tym momencie, jest też Syndra, która zultowała Gravesa, ten skończył to śmiercią, skończył śmiercią również Lee Sin, no i niepowstrzymana w tym meczu Leona, to jest koniec tego meczu, ogromna radość w szykach. Unicorns of Love przytulają się tutaj, pokazując, że no są zżyci na pewno. Ruszył agresywnie Blizzard. Mamy smoka dla drużyny SK Gaming. Robi Fox to może, żeby zadać jak najwięcej obrażeń. Umiera w międzyczasie Freddy. Nie użyty ultimate na samego siebie. Eliminowana raz za razem drużyna niebieska. I jeszcze Nisbet. Ostatni. Mamy Ace'a. Tripluki na kocie Gravesa. No i także Nexus zostaje błyskawicznie zabezpieczony. Czyli tak jak mówiłem, drużyna SK Gaming przypomina pewnego rodzaju taką formację żółwia. Ace dla drużyny Giants Gaming. Doskonałe rozegranie akcji, doskonałe i fenomenalne pokazanie, że to nie tylko przewaga, że to przede wszystkim pewność siebie, pewność zwycięzców, którzy myślą nie tylko o wygrywaniu w tym spicie z takimi drużynami jak Copenhagen Wolves, ale oni myślą poważnie o tym, aby być pierwszą drużyną LCS-u, pierwszą złożoną w całości z graczy z tego samego regionu, z tego samego kraju. Próbuje, ale jest też Jarvan, który wchodzi tam, jest też Korki i ogromne obrażenia przyjmuje Jarvan. To on traci życie z ultimate'a Gravesa, jest też Fizz, który użył tej zoni i... no i jest puszowany Nexus i jest koniec! Koniec, moi drodzy! Rokat wygrywa te spotkanie. Ale jest Ultimator Leony, wchodzi Leona, wchodzi także Rengar, ale to będzie chyba Ultimate jeszcze od Lulu na Rengara, ale mimo wszystko on ginie. Ginie także Leona i to jest 5-3 i raz, i dwa, i trzy, i koniec! Zniszczony Nexus wybucha nam niczym gwiazda fanatyków w tym meczu. Pierwsza wieżyczka przy Nexusie zniszczona, druga wieżyczka przy Nexusie zniszczona, ale odpalony ultimate przez Azira. No to jest dobra bariera, to jest nieprzepuszczalne źródło przeciwników, ale Nexus zniszczony błyskawicznie. Koniec! Wow! Zgraliśmy się z tym wow.